studiu. Witam Barbarę Wiśniewską, dzień dobry. Dzień dobry. Debiutującą reżyserkę i Migołego Stareczka, aktora, który w tym spektaklu będzie miał przyjemność grać. Przyjemność, mam nadzieję. Dzień dobry. Tak. Dzień dobry. Też mam nadzieję. O pierwszej skończyły się próby. Tak, o pierwszej z małym haczykiem skończyliśmy próbę, ale jak to próba generalna, ona ma prawo trwać nawet dłużej. Także chyba powinniśmy być szczęśliwi, że to skończyło się o pierwszej. Tak, myślę, że żaden ewenement mimo wszystko. Próba generalna powinna się nie udać w zasadzie. Trzecia. Chyba. Teoretycznie, teraz? Wedle przesądów trzecia powinna się nie udać. A to jest pierwsza? A to była pierwsza, więc jeszcze Więc jeszcze się udało i jest wszystko dobrze. Jak teraz wygląda pani myślenie o tym spektaklu? Nad czym teraz pracujecie? I w ogóle jak to się wszystko wydarzyło? Skąd się to wzięło, że pani młoda reżyserka i debiutująca ma taką szansę w studiu wyreżyserować ten tekst? No wszystko się zaczęło od tego konkursu na debiut, osławionego już, bo to naprawdę jest świetny pomysł i chyba pierwszy... No mówi pani o nim z dużym entuzjazmem, nie po raz pierwszy. Tak, to prawda, bo po tym 10 lat temu terenie TR, to chyba jest pierwsza taka możliwość dla młodych reżyserów, żeby w kontekście konkursu można było zadebiutować, wybrać swój tekst, wybrać coś, co się chce zrobić i po prostu dostać się do teatru. Pani szukała tego tekstu, nie od razu wpadł w pani ręce. Tak, na początku były jakieś, znaczy szukała pani, jak to się stało, że ten, mówi pani o tym tekście Perełka zapomniana. Jak to się stało, że on się znalazł? Tak, bo to jest William, z którego nigdy nie było w Polsce. To jest prapremiera, debiut Polska i prapremiera przy okazji. Tak, dwie rzeczy naraz. William, z którego nigdy nie było w Polsce, co jest dziwne w sytuacji, w której w 1956 roku, gdy został film wypuszczony, był ogromnym skandalem, nominowany do Złotych Globów, do Oscarów, tak. I zniknął. W ogóle się nie pojawił. W polskiej kulturze jakoś tak nie odcisnął piętna. Bo tak naprawdę w Polsce znamy z Williamsa i jest to cały czas eksploatowane, czyli trzy teksty. No Szklana menażeria, Tramwaj i Kotka. A tego w ogóle nie było, więc mamy Williamsa, który niesie ze sobą pewną spójność i jakość nie do podważenia. Ale przy okazji mamy świeżość i nowy temat. A jaki to jest temat? Proszę coś zdradzić trochę, o czym to wszystko jest. O czym to wszystko jest? O dojrzewaniu, o poznawaniu seksualności, siebie, odkrywaniu seksualności swojej. Uczeniu się siebie, uczeniu się w nieprzyjaznym świecie swojego człowieka, jak wprowadzić swojego człowieka, jak mówi Lupa. A co panią urzekło? Co sprawiło, że pani się w tym tekście tak rozkochała i na ile on dzisiaj jest aktualny? Bo mówi pani o tym, gdzieś czytałem, o tej aktualności tego tekstu. Ale mam wrażenie, że od czasów lat 50. i amerykańskiego tego patriarchatu, to czasy, w których żyjemy dzisiaj, no jednak bardzo się różnią. Paradoksalnie nie tak bardzo. No właśnie ciekaw jestem, dlaczego. Dlaczego? Wiele się zmieniło, to oczywiste. Wiele się zmieniło, wiele się przewartościowało również. Natomiast tematy poruszane w tym tekście są nadal aktualne, niestety. Nadal funkcjonują i nadal to się może po prostu może się łapać aktualnie. Znaczy mówimy pewnie o pewnym stereotypie. Chyba tak. Po prostu postrzegania roli kobiety. Kobiety. I jej pozycji. Bohaterką tego spektaklu jest zbliżająca się 20, tak, urodzin. Tak. Młoda dziewczyna, która jest jakąś taką kartą przetargową. Czytając o tym spektaklu, taki schemat panował w latach 50. Święta albo dziwka. Tutaj mamy jakby połączenie i to wtedy, w czasach premiery filmu na przykład, w jakiś sposób było skandalem i rodziło takie kontrowersje. Tak, bo Amerykanie lat 50. nie mogli sobie wyobrazić, że kobieta może być łączyć zarówno żoną... Żywioły. Tak, może być i żoną, i może tak być... I może nie być matką, może obiektem nie... pożądania. Może być obiektem pożądania, może nie prowadzić domu i w ogóle nie być boginią ogniska domowego. Że jest młoda, ale ma swoje zdanie, że jest jeszcze nie... No, te wszystkie czynniki wspólnie się im nie mieściły w głowie zupełnie. Migołego Stareczka, kogo grasz w tym spektaklu? Ja gram męża. Tego głównej bohaterki, tego... Tego, który grozi jej, że w końcu ją posiądzie. No, oni mają taką umowę po 2 latach małżeństwa. Tak się wydaje, że taki mężczyzna, jemu się wydaje, że ma prawo, prawda, wreszcie posiąść. Jego zdaniem umowy pewnej dotrzymał, bo on zawarł umowę z ojcem. Z ojcem, tak, co też jest symptomatyczne. Tak,
tak, to prawda, że to symptomatyczne. No i te 20 urodziny się zbliżają i to jest taki moment w życiu wszystkich tych ludzi w tej będących będących w tym dramacie, może tak? Pewnych rozstrzygnięć takich ostatecznych. A czego ta postać się obawia? Bo ten czas te grozi, znaczy wisi nieubłaganie nad tą dziewczyną, ale dla tej postaci, którą grasz, też jest jakimś, mam wrażenie, ten moment, który się zbliża, jest jakimś wyzwaniem. Czego, o czym on myśli, czego się obawia? To znaczy, to jest tak, że przez te 2 lata od momentu ślubu bardzo dużo się zmieniło w jego sytuacji życiowej, bo obok powstało duże przedsiębiorstwo, które spowodowało, że jego biznes podupadł. No i jest w takiej dosyć dramatycznej sytuacji finansowej i w związku z tym, no jak każdy chyba mężczyzna w tym wieku, kiedy właściwie przychodziłby czas na konsumpcję związku. Nie tylko związku, ale jakby całego dorobku swojego życia, czyli prawda, jest już statecznym, ustatkowanym i zasobnym mężczyzną, prawda? A tu po prostu to wszystko mu się zaczyna wymykać z rąk. To znaczy i pozycja finansowa jest nie taka, ta pozycja w związku też jest nie taka, bo ta jego żona nie jest łatwym partnerem. Czy może sobie nie zdaje sprawy z tego, a czy coś się w niej zmienia, dzieje się, że ona się jakby nie do końca chce pogodzić jednak z tą rolą, w którą wtłoczyło ją społeczeństwo. No i takie pierwsze przejawy buntu chyba się pojawiają, zyskiwania przez nią świadomości swojej pozycji, możliwości negocjacji czy przetargów. Siły. Siły. No i to trochę tego naszego bohatera zbija z pantałek. Jak się pracuje z młodą reżyserką debiutującą? Jakie to jest wyzwanie? No, jest to wyzwanie przede wszystkim chyba dla reżyserki. Dla reżysera, oczywiście. Dla reżyserki. To po pierwsze. Po drugie, dla aktorów też to jest wyzwanie. No właśnie. Ale mnie się najbardziej w tym wszystkim podoba to, że my się słuchamy wszyscy. I słyszymy. Może tak. I Barbara jest bardzo czułą słuchaczką i wnikliwym obserwatorem, ale czasem też taką potrafi uścisnąć żelaznym uściskiem człowieka. I to przy powierzchowności, prawda, wydaje się niemożliwe, a tu takie niespodzianki. Co jest dla pani najważniejsze? Tekst, aktor? Ten tekst jest tak naprawdę pretekstem do zrobienia spektaklu, a głównym tworzywem dla mnie jest absolutnie aktor. I to jest w ogóle dla pani najważniejsze w robieniu teatru, mówiąc kolokwialnie? Chyba tak. Dla mnie teatr jest spotkaniem, jest dialogiem, jest jakimś takim momentem, w którym łączą się różne osoby i się słuchają. I z tego słuchania wzajemnego, z tego rozumienia się, z tego dialogu wychodzi spektakl. Tekst też nie bez znaczenia jest przy takim, w tym uczestnikiem tego dialogu jest ten tekst. To jest przekład Jacka Poniedziałka. On sam, zdaje się, miał ochotę i ma nadal, jak sądzę, ten tekst zrealizować, ale oddał go pani. To znaczy Jacek przetłumaczył ten tekst na zamówienie Teatru Studio właśnie na prośbę, żeby był do debiutu. I gdy go tłumaczył, to tak, napisał mi, że bardzo chętnie sam by go zrobił, ale mogę być spokojna, bo zrobi to dopiero za jakiś czas. Więc to nie tędy, że Jacek go oddał, tylko trochę go odkrywaliśmy razem. Więc bardziej z tej strony. I czym dla pani jest taka możliwość debiutu w Teatrze Studio? No, jest świetną możliwością. Jest właśnie. Świetną możliwością. Po prostu, że tak naprawdę zaczynamy z impetem. I zobaczymy, co będzie dalej. Sięgnęła pani po ten tekst również z taką intencją. Mówi pani o tym, że mało jest w teatrze, to powtarza się to i mówi się o tym od dawna, że w teatrze brakuje ról kobiecych, jeśli już jakieś
poza kilkoma, jeśli już jakieś są, to to jest gdzieś tło do rozgrywek pomiędzy mężczyznami. Jakim jest tutaj ta bohaterka? Mam nadzieję, że będzie pełnokrwistą, pełnowymiarową postacią. Staramy się budować na wielu płaszczyznach, tak żeby właśnie można było stworzyć gorący, konkretny charakter kobiecy, który wymyka się wszelkim kalkom i wszelkim zawłaszczeniom, bo tak naprawdę właśnie to co mówiłeś, że i w teatrze, i w filmie mamy przede wszystkim role towarzyszące. Mhm. To rzadko kiedy są role główne, jeżeli są to role główne, to bardzo konkretnie skanalizowane. A tutaj zależy nam chyba na tym, żeby pokazać właśnie tą wielowymiarowość i wielopłaszczyznowość głównej bohaterki. Mhm. I rodzącą się jakąś siłę, niezależność, człowieczeństwo. Ale gdzieś mimo wszystko ono jest uwikłane w te męskie rozgrywki. Oczywiście, bo w takim świecie żyje i trochę nie ma narzędzi i w trakcie tego spektaklu zdobywa te narzędzia. A jak się odnosicie do tego kontekstu historycznego? Czy przenosi pani ten spektakl w rzeczywistość współczesną? Bo to zupełnie jednak jest czas charakterystyczny, ten, w którym dzieje się akcja spektaklu. Tak, przenosimy to współcześnie. Uabstrakcyjniliśmy scenografię i w związku z tym ta współczesność też inaczej wybrzmiewa zupełnie. Mhm. Ale tak, to się dzieje dzisiaj, bo to się może dziać zarówno 50 lat temu, jak i dzisiaj. Pierwsza generalna. Tak. Już za państwem. Jak teraz nastrój przed premierą? Mam nadzieję, że coraz lepiej, bo teraz zaczynamy po prostu łapać te wszystkie nitki, które posunęliśmy. W ogóle w kontekście plantacji bawełny całkiem niezła metafora. No właśnie. ale zaczynamy to wszystko zbierać, łączyć i sklejać po prostu, jak to generalne. Zapraszamy państwa do Teatru Studio 11 kwietnia, tak? Premiera. Tak. Bardzo dziękuję. W studiu poranka Barbara Wiśniewska i Miło Gostreczek byli gośćmi dzisiaj w poranku. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam państwa na spektakl Baby Doll do Teatru Studio. Dziękuję bardzo. Dziękuję.